Film o tobie to jest o odwadze i o otwieraniu się. O spotkaniach, na które bardzo długo czekałeś? To byłby film o odzyskiwaniu kontroli. Och, fabularny film o mnie, to musiałby być chyba melodramat. No na przykład to jak wspólnie medytujemy. No to jest takie filmowe. Padał deszcz, i byłyśmy całe mokre, rozmazane. To był nasz pierwszy pocałunek, totalnie takie slow-mo. O jakimś kocie, który lubi spać, jeść. Cooking show? Jestem najgorszą kucharką świata. Najlepszą. Mogłabym być taką królową, która jest już na emeryturze i staje rano i sobie robi herbatę i myśli sobie, o jaki ładny dzień. A nagle by było, o nie. Teraz jest zwrot akcji. Są w statku i nagle jest burza i mają trudności. Płynie ze mną. Wrzuciłabym ją za burtę, więc płynę razem z nią. Agresja, brutalność, ale gdzieś no jednak kowbojski vibe. No. Możemy razem jeździć. Ale na możemy jednym koniu? Konie. Może być koniem. A ja będę wozem. To będzie film o niczym. Wznieść się gdzieś na szczyt Kilimandżaro i popatrzeć na te śniegi. Jednocześnie film o dużej ilości pracy i takim deadline'ach. To już na polskie kino. Na pewno byłby o miłości. Najpiękniejsze nogi. Komediodrama. Sensualny. Ale koniec końców jestem ja, jedna osoba, o której jest ten film. I chętnie bym ją też zobaczyła, jakby był.